zrobimy to 50 i będziemy wykonywać powtórnie hamowanie do zatrzymania. Na wysokości znaku ostrzegawczego zatrzymujemy się. Noga z gazu, hamujemy, patrzymy w lusterko wewnętrzne, co za nami się dzieje. I w ostatniej fazie przed zatrzymaniem sprzęgło, dojeżdżamy do miejsca zatrzymania, skoro pasa nie zmieniamy, bez kierunkowskazu, tak? I teraz jesteśmy włączającym do ruchu, upewni się o możliwości jazdy i również skoro robimy to na swoim pasie, nie zmieniając, to włączenie odbywa się bez kierunkowskazu. Pięknie.